Cześć. Nie wystraszysz straszaków? O, spoko, to jedna z nas. Instynktowny strach pozwala nam być czujnymi i przygotować się na różne niebezpieczeństwa. Pamiętaj o tym, żeby podobnie jak Eli, być osobą zawsze życzliwą i wyrozumiałą wobec innych. Chciałam Ci przedstawić teraz kilka porad, kilka tipów, dzięki którym możesz nabrać tej pewności siebie.